Puszła ty, Franco, jedno! Co to za kucharka? Kotlety! Kotlety? Co robisz? Kotlety! Schabowe? Tylko, że z kurczaka, ale schabowe się nazywają, nie? To jest chicken nuggets. Chicken nuggets. Tu masz mięcho, chicken breast, wkładasz do bready crumb i wychodzi schabowy na patelnię. O, bready crumb. Ready crumbs, a crumbs. A bo oni też tak gadają, jak sobie chcą. American Garden, porządna Brady crumbs. Nie, bread crumbs. O, bread crumbs. I wychodzą pyszne kotleciory, co nie? Takie. Takie. O, jakie piękne. A ile ty masz lat, że ty już umiesz robić schabowe? 5. O, 5 lat. Malutko. Malutko? Ale kotlety już widzę, wychodzą ci niezłe. Bułka. Lubię bułeczkę. Mucha, nie łaź po nich. Łaziłaś po kupie, a teraz po mniejszym. No, a teraz po naszych kotletach. Spadaj, mucho. Muchy trzeba gonić, nie? Takie coś. Gdzie? No a, tu. Tutaj? Ale jeszcze nie ma kostek rasołowych. Ja wziąłem ten no, ale czekaj. Więc mogę zapisać. Dobra, no ale powiedz mi, co tam jest na tej pierwszej pozycji, bo nie wiem, czy mamy to tu kupić, czy nie. Pokaż mi jeszcze raz tą kartkę na chwilę. Okej, to sobie tutaj. Kurde, przeczytasz mi to? Tak, mogę. Co to jest to pierwsze? Olej. Olej. Drugie? Ziemniaki. Aha, ziemniaki. Później? Ogórek, tak? Ogórki. Aha, później? No, śmietana. Śmietana. Jak nie będzie śmietany, to jogurt. A, i jeszcze co? To miało być proszek. Proszek, aha, dobra. Kończy kostki rasołowe. Dobra, to zaraz dopiszemy. To tak, to śmietana, to nie proszek, nie ogórek. Ogórek możemy spróbować kupić. Ogórek i ziemniaki tutaj w warzywniaku. Dobra. Mamy dużo szczęścia, bo właśnie otwierają nam sklep. Znaczy, no nie nam, tylko w ogóle otwierają sklep. A jak tutaj przyjechaliśmy do sklepu, to był zamknięty i właśnie mieliśmy jechać już do domu. Ale zanim przeczytaliśmy, co mamy kupić, to na szczęście przyszedł pan i właśnie otwiera sklep. Yeah. Nie wiem, jak go weźmiemy, ale prawo przyciągania działa, bo myśleliśmy o tym, żeby kupić węgiel, nie? Szukaliśmy, a przyjechaliśmy do pana, u którego zawsze robimy zakupy. Przyjeżdżamy, patrzymy, jak on nigdy nie miał węgla, to dzisiaj ma węgiel, nie? No. No, ale jaja. No, ale dobrze, tak ma właśnie być. Muszę wam powiedzieć, że jakbyście zobaczyli, jakie miałem trudne zadanie dolecieć z tym palącym się na takim silnym wietrze dolecieć z takim palącym się, kurde, ogniem tam z góry, po schodach i przylecieć tu, żeby jeszcze się to paliło. Naprawdę było mega wyzwanie, ale się udało. Do tego posłużyła jeszcze mi ta doniczka, która chroniła przed zgaśnięciem ogień. Bo wyłożyłem tą palącą się tą do tego i tu szybko przyleciałem. Mam nadzieję, że uda mi się rozpalić tego grilla. Bo jak nie, to będzie problem, bo tu na dole nie mam ani zapałek, ani zapalniczki. No i tylko tyle rozpałki mam, co tu widać, i jeszcze trochę liści z palmy, tak? No i oby się to udało rozpalić, bo powiem wam, że będzie naprawdę problem. Grill jest, trzeba korzystać. Gdyby nie ten cholerny wiatr, to nie byłoby problemu. Ale przy takim wietrze to bardzo szybko się spala to, co łatwo się pali. A węgiel nie wiem, czy się rozpalił. Kurde, nawet nie mam żadnego patyka. I ja pierdzielę. Damy radę, czy nie? Dajcie znać w komentarzach, jak powinienem to zrobić porządnie. Po fachowemu. Powiem wam, że to... No jest tu jeszcze jakaś nadzieja może, ale czy to się uda? No muszę wam powiedzieć, że się udało. Udało się. Jest ogień, pali się elegancko. Było... Trudno, nie było łatwo.
cały się musiałem iść umyć, bo jak zacząłem dmuchać, żeby wiecie, tam rozpalić, podniecić ogień, to wszystko, cały ten czad na mnie poleciał, cały brudny byłem, ale spoko. Najważniejsze, że mamy sukces, grill rozpalony. Coś z tego będzie. Ale pięknie się przyjarało się idealnie. Tu troszeczkę może ta nóżka za bardzo, zostawiam siu. I tutaj złocista skórka jest przepiękna. Skąd to się tu wzięła? Nie wiem. Ale tak tutaj... Jaka małpa. Jaka małpa? Po tym. Po dachu chyba. Słuchajcie, jaka małpa. A jej nie zauważyłam nawet. Jeszcze tak, blisko nie było. Emusiu, oleś, bo jak ci skoczy na ciebie, to... Nie wiadomo, co ona wymyśli. Ale śmieszna. Ksy siedzi elegancko. Dumnie, no. Może ja jedem banana. Ale na spokojnie, tak patrzy, kurde, taka... Jak się nie boi w ogóle, to są... Ja cię kręcę. Zostaw ją, Mamusiu, zostaw. Ale śmieszna ta małpa. Ale ogon ma. I co ona sobie teraz myśli? Może odwraca się do nas. Gdzieś zaraz skoczy. Ale śmieszna. No. No i co? Ale jeszcze, że ani razu i tak nie było blisko. Nigdy w życiu. Kurde. I co? Pójdzie gdzieś w końcu, czy nie pójdzie? Będzie siedzieć z nami? Wpadła na kawkę, nie, Ma? No. Ma na kawkę się. Ale po, a ty się powiedziała, że ona jeszcze tu siedziała. Tak? Coś ty. No. O, a coś się swędzi, kurde. Coś się drapie, nie? Coś się drapie. Oj. Ej, ej! Poszła ty, Franco, jedno. Ja ci dam. No nic na szczęście dzisiaj nie stało, ale... Nie bój się, Myszka, nie bój się. Nie bój się. Kurde, chyba trzeba ją pogodzić. Ej, zaraz ci zwinie laptopa. O, to są ciastka. O niego mi się zwinie? Nie wiem, nie mam pojęcia, jeszcze nie mieliśmy do czynienia z małpą tutaj. O, matko, nie, ja muszę pracować. Ja. Nie. O! Nie, matko, nie. Wącha twój laptop. Nie, ale... Śmieszne, gliżę go. Ale dobra, już poszła. Tylko troszeczkę, tylko tak sobie liznęła ekran i patrzy przez okno, co się u sąsiada, czy jest coś do zabrania. Jaka małpa. Kurde, najgorzej jakby taka małpa drapła albo coś, to... Jaka śmieszna małpa. Problem jest zdecydowanie duży. Małpa nie chce iść z naszego tarasu, no. Drapie się po tym. Jest bardzo agresywna. Choć na taką nie wygląda. Ale rozgościła się na dobre. No i nie chce stąd pójść. Nic się nie boi. Laptopa zamknęła. Żeby nie pracować. Chcesz może tego laptopa? Jeżeli możesz, to tak, ale jest już ryzykowo. No dobra, przestanę kamerować i go wezmę, wiesz? A więc odpowiadając na wasze pytanie, czy jest na Zanzibarze bezpiecznie, to chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I czy to są zwierzęta, czy jeśli chodzi o ludzi, to też myślę, że znalazłoby się coś, co można by było zaliczyć do niebezpiecznych rzeczy. Myślę o tutaj takich drobnych jakichś tam kradzieżach.
które gdzieś tam słyszałem, że się wydarzyły na wyspie, nawet chyba ze dwa razy. A więc jeśli idzie się przez dzień, przez wioskę, czy znajdujemy się na plaży, czy w restauracji, to możemy czuć się zupełnie bezpiecznie. Ani nie wiedziałem, ani nie słyszałem, ani chyba naprawdę nie było żadnego przypadku jakiegoś, czy żadnego jakiegoś takiego przypadku, który można by było zaliczyć do groźnych. Nie widziałem też nigdy, żeby się tutaj ktoś bił, żeby coś tu się takiego wydarzyło, ale w nocy gdzieś tam coś tam bywa różnie, więc gdzieś tam słyszałem, że ktoś się gdzieś coś bił w nocy, słyszałem, że gdzieś tam komuś coś zginęło. Mnie akurat nic takiego nie spotkało. Cholera, wiatr jest, mam nadzieję, że nie będzie szumieć w słuchawkach. Także mnie nic takiego osobiście nie spotkało i mam nadzieję, że nie spotka i będę raczej bardzo pozytywnie, tak jak do tej pory wspominał Zanzibar. Ale myślę, że trzeba mieć, zachować zdrowy rozsądek, trzeba jakby trzymać, kurde, no nie wiem, jak to teraz powiedzieć, ale wiecie, no nie podjudzać, nie prowokować, nie stwarzać sytuacji takich, które mogłyby spowodować to, że coś by wam na przykład zginęło. Więc ciężko mi odpowiedzieć na wasze takie pytania, bo chcę odpowiedzieć w tym i w następnym filmie jeszcze na inne pytania, a w tym chciałem przede wszystkim na właśnie to bezpieczeństwo. No to tak jak widzieliście, no są małpy, są jakieś pająki, są jakieś jeszcze inne rzeczy. Gdzieś słyszałem, że pojawił się nawet skorpion i jakieś tam jeszcze takie inne rzeczy, więc trzeba też na takie rzeczy uważać. Na ludzi też myślę, że trzeba uważać, ale no to już... No nie chcę nikogo odstraszyć, żeby ktoś tutaj czasem nie pomyślał, że nie przyjeżdżam na Zanzibar, bo jest tam niebezpiecznie. Nie, myślę, że spokojnie każdy tutaj powinien być, każdy powinien tutaj przylecieć i zobaczyć, co tutaj się dzieje, jak to tutaj wygląda, jaka jest piękna wyspa. A więc jak najbardziej tak, tylko po prostu trzeba oczywiście zachować zdrowy rozsądek i będzie wszystko dobrze. Także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. A tutaj pan składa łóżko na dworze do sypialni i no ciekaw jestem, jak oni je później wsadzą do środka.